Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Hello, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Drive Thru Miami. No, symulator, tak, macie rację. Czyli gra, w której prowadzimy sobie tak jakby szybki bar obsługi klienta. Podjeżdżają autem, biorą, zdają nam zlecenie, my to robimy i wydajemy ostrożność twoje. Ustawimy polski język w tej grze, który no jest dosyć prymitywny, moi drodzy, więc uważajcie, żebyście się nie dali złapać na jakieś dziwne słówka. Rozpoczynamy nową grę, pierwszy raz w to gram i zobaczymy, czego się można spodziewać. Jak mam jakąś słabość do symulatorów, ale ten symulator musi coś robić fajnego. No i patrzcie, ile to się wczytuje w ogóle. Teraz mam już mój kursor na myszce się kręci. Nowa gra, ostrożność. Moje obecne dane, o, wczytało się. Mamy $325, tego co widzę. Trochę wygląda jak 325 tysięcy. Skorzystaj z tabletu. Aha. Tu jest ten tablet. Kubek na wodę. Mamy to dodać. Maszyny kuchenne. Dozownik wody. Meble. To jak na kubki. Ale na tyle. Kupić. Poczekaj, aż ładunek dotrze. Daj mi jedna woda. Spokojnie, ja tu dopiero jestem pierwszy dzień, gościu. Widzicie, co ja tutaj mam? Nic tu nie mam. O, jedzie ładunek chyba dla mnie. Proszę się przesunąć. Co w ogóle masz z tym autem tutaj? O, leci, łapcie. Brać. Umieść. Dobra. Jak zrobić? To czemu wy... No spoko, i co mam dalej zrobić, żeby to znikło? Dobra, bierze kolejne pudełko. Tu mamy kubki jakieś. Open box. No to gdzie nie mam dać te kubki? Dobra, tak możemy też robić. Take. Każą nam położyć tutaj. Ale ja tam nie mogę położyć. A, mogę tu sobie dać. O, można. Dobra, wyrzucę sobie to tu na razie. Hold. Dobra. Hold to place. What the? Co ja zrobiłem z tym? Ten gość jakoś się tam obracał, aha. Na Q i na E, jak coś, pamiętajcie. Dobra. Teraz musimy tutaj. Water. Total price. Ona płaci kartą. Możemy wziąć więcej? To by było śmieszne. Tutaj tyle. Proszę bardzo. Ja... Dobra, coś tam za dużo dałem, halo. Ej, ta gra jest niedorobiona. Wyjdź stąd. Wezmę kubek. Naleję tej wody. Straszny. Wezmę pod E. Damy ją tutaj. Co mam dać teraz?
Masz. Nara. Siema, co chcesz? Let's go, man. Give me one cupcake, one Dubai chocolate, one sandwich. Gości, ja tego nie mam tutaj. Mam tylko, kurde, wodę. Mam tylko wodę, stary. Ile to kupić, no? Czemu nie mogłem tego kupić wcześniej? Bo w ogóle już chcę takie rzeczy, których jeszcze nawet nie miałem kupionych. $150 za coffee. Drink machine. $182. Dobra. Kupuję to. Stary, no to, ale ja tego nie mam. Cupcake. Tu jest cupcake. Ej, dlaczego ten gościu zniknął? Co się dzieje? Jakieś dynie przyjechały. Aha, to jest... To są dynie, a mogę gdzieś to wyrzucić? Czemu tu jest Baba Jaga? Nie ma. Babo Jago. O, teraz już się pojawił. Dobra. Burger Grill. Dobra, nie chcę, żebyś mi pokazywał cokolwiek. Tych pudełek. Spoko. Czemu to jest pokazywane dopiero w momencie... Dawaj, tutaj jakieś kanapki wysadzimy. Pokazywane jest to w momencie, w którym... Już ten. Sobie to ustawimy. Aha, to jest produkt taki jednorazowy, którego nie trzeba przygotowywać. Ej, co wy tu robicie? No bo ja to nagrywam w czasie Halloween, to pewnie dlatego jest jak jest. Tutaj z tymi ozdobami. Produkty muszą być takie same tutaj teraz. No rozumiem, rozumiem. Tymi burgerami to się chyba trochę... Pośpieszyłem. Dobra. Gościu. To tak. Co on tu chce? Jeden cupcake. Jeden sandwich. Jeden Dubai chocolate. Tak. Payment. $25. Centów reszty, dobra. No i co mam dalej zrobić? Confirm, spacja. Okej, okay, i teraz muszę mu to spakować. Take. Take. Jeden cupcake, dobra. Teraz mi się trochę zaczyna to bardziej podobać. I jeden sandwich chciał. Tak. Nara. Give me two chips. Nie ma problemu. $3. Dawaj to. Ile ty tam dałaś? $20 dałaś. Wystarczyło, żebyś dała tą dychę, typiarko. Weź sobie z powrotem. I co tam było? 2 razy chips. Tyk. Daily Statics, day pierwszy, trzy zamówienia. Dobra, dobra. Profit na minus, jak to zawsze bywa. Ale mamy coś tam zarobione. No i jeszcze mamy tutaj kipy w tych dolarach. A to mam do wyrzucenia ten boks, tu już nic nie ma. Dobra, ktoś przyjechał. Coffee machine, I suggest you buy new... Aha, no z... I suggest you to shut up. Dobra, to mamy. 3 razy chipsy. Raz, 2, 3. I Dubai chocolate 2 razy. Długa ta czekolada.
czekolada. 4,50 reszty. Raz, dwa, trzy, cztery. 50. Dobra, on zapłacił. Nie za dużo tych chipsów. No, myślałem, że już przez chwilę, że nie mam. Ale jednak mam. Dwa razy czekolada. No, pod jedynką. Biorę. Jeden szczęśliwy. 5 gwiazdek dostałem, super. Jeden water, jeden Dubai czekolad. Spoko, to mam. Jeden water. A, dał mi wyliczone. No i git. Dubai czekolad ostatnia. Jeden kubek wody. Serio, ta woda jest taka droga? Bierz Inara. Trzy hamburgery. Dwa wody. Ej, z tymi hamburgerami to... chyba nie mam mięsa, nie? Trzeba mieć mięso. O, tu jest. $16 kosztuje. Dobra. Kupię sobie, tak? Kupię sobie. Jeszcze tą Dubai czekoladę kupimy. O, fajnie. Dobra, już mi się trochę podoba takie szaleństwo zakupowe. Dobra, 3 razy hamburger. 1, 2, 3. 2 razy woda. I 2 razy kanapka. Ej, ty już tu nie byłaś czasem? 11,42 reszty. 11,42. Proszę. Przyjechało? O, przyjechało. Dobra. Robimy tego hamburgera, co nie? A gdzie są te pudełka do pakowania hamburgerów? Nie wierzę. Nie wierzę, że tego nie mam. Market. Tutaj powinno coś być. Pizza box, burger box, o, to są. A ile ich będzie razem? Nie wiem ile będzie ich razem, aczkolwiek... Od razu się przekonamy. Inaczej nie damy jej tego. O kurde. No way. Musimy pilnować widocznie tego teraz. Inaczej będzie taki czarny placek z burgera. No nieźle. Ładnie wypieczony. Jeszcze jeden tutaj. To wezmę i wywalę, no bo po co mi to? Trzeba pilnować. Dobra. Zamówiliśmy tutaj boksy. O. Fajnie. Pod take. Teraz tu możemy to spakować. Jeszcze trzeba to poskładać, nie? I ostatni. Tyk. Trochę dziwnie się to odkłada, bo tu raz musisz przyciskiem myszki, raz pod E.
Dobra, dwa razy woda. To uważaj, żebyś nie wylała. Tyk, obsługa klienta na wysokim poziomie. Dwa razy kanapka. Proszę bardzo. Dobra, cztery gwiazdki. Co za dźwięk jakiś. Dubaj czekolad i jeden hamburger. No super. Co macie z tymi hamburgerami? Są niezdrowe. Nie widzicie, że mięso z pudełka wyciągam. Dobra, jeden Dubaj czekolad, pyk, jeden hamburger, pyk, jest tańszy niż ta czekolada, 23, no i kartą, 23, poszło. Tutaj, box tutaj, super, zadowolony klient, cupcake. No pewnie, że dostaniesz, koleżanko. Czy ja nie mam... Czy ja nie mam tego do pakowania, na to wychodzi znowu, nie? Kup stand, pizza box. Czy nie, czy mam? Jak to idzie? Trzeba się skupić, co to jest? Ja coś, czegoś nie wiem. Coś źle tutaj, dwa razy cupcake. I 5,50. Dobra. No i teraz jest bug, więc o co chodzi? Się nie było, chyba że nie zapłaci, nie wziąłem od niej zapłacenia. Hot dog, why you don't sell it? Idź sobie. Siema. Co ty masz tutaj? Jedna woda, no dobra. 1,79. Proszę bardzo. Czy ma pan kartę Biedronki? A może Żabki? A może Delikatesy? A może kartę Lidla? Nie? No dobra. Nie, to nie. Dobra, to zmieniam zdanie. Trochę mi się zaczyna podobać ta gra. Jedno cupcake. Zero reszty. No i to mi się podoba. Biorę cupcake. Jedno pakuję mu. Pyk. Pojechał. Dwa razy Dubai czekolad. Dwa razy sandwich. Nie, i raz sandwich. Raz sandwich, dwa razy Dubai czekolad. 41 do zapłacenia. Dziękujemy. Zaraz mi się znowu skończy Dubaj czekolad. I jedna kanapka. Hop. Proszę, do widzenia. Do usłyszenia. Jeden Dubaj czekolad, dwa razy sandwich, trzy razy hamburger. Jeden Dubaj czekolad, tak. Dwa razy sandwich. Ile mi proszę zapłacić, panie kolego? 17 reszty aż? No dobra, to masz. I co tam chciałeś? Dwa razy kanapka. Raz czekolada. Bo akurat tyle mi zostało. I trzy razy hamburger. Ile mam tego mięsa? Akurat trzy. Podam sobie już pudełka. Mamy kostiumy dzisiaj. Biorę.
Raz. Trzeba będzie coś pozamawiać z jedzenia, widzę. Bo coś tu jest do zrobienia. O, tu mam nawet się lista po prawej stronie monitora wyświetla. Prawie bym zapomniał, że muszę to zabrać. I ostatni hamburger tego mięsa. Dawaj go. Bo ostatni klient na dzisiaj. Pyk. Prosimy, do widzenia. No i dzień drugi za nami, mamy 9 zamówień. I 3 nie przyjęte. No tak, no bo przecież nie mamy takich maszyn. 110 profitu. Musimy kupić lodówkę, piszą nam. Lodówka A. Dobra. A też powinniśmy tutaj coś kupić. Czemu teraz 102 kosztuje? A, 2 dolary za ten, za przywiezienie. No nieźle to wymyślili. Minus 14%. Też dam. A, już nie dam. Mięso muszę też dodać. Psy też muszę dodać. One po 4 kosztują. No dobra. I kubki. I akurat 5 centów mi zostało. 2 razy chipsy chcesz? Dobra, nie ma problemu. 3 dolary. Dzięki. Pyk. Raz. Dwa. Nara. Co tam chcesz? O, chcesz to i to. Dobrze, że sobie zamówiłem. Chipsiki. Pyk. Więcej kubków na pewno się nam przyda. Kosztowało tylko 2 dolary. O, lodówka. Nie złota lodówka. I ona nie jest. Nie jest odwrócona. Ja nie mogę. O, teraz to ładnie ustawimy. O. No i teraz mamy mięsko tam w lodówce. To się nie zepsuje. Już gościu cię obsłużę. Tylko tutaj muszę sobie pokupić. Rzeczy poustawiać. No dużo tych chipsów kupiłem. Ja myślałem, że ich mamy mniej. Ale tu mamy mniej czegoś innego. Jedne chipsy i jeden Dubai czekolad. Oj, chce mi się kichać. 50 centów reszty, proszę cię bardzo. Dubai czekolad. Jedne chipsiki. Masz i wcinaj. Ty już mi nie sugestuj, jedź sobie. Oj. Nuggetsy, no tak. Co jeszcze byście chcieli? One water. No i proszę. Ale masz pan brudny aut. 8,20 reszty. No dobra. 21. Wszystko się zgadza. Robimy tutaj wodę. Bierzemy, zasuwamy, też niezły symulator takiego, 2 razy woda,
pych. Lecimy. $6, reszty. Pyk, pyk. Tak, do baga. Pyk, pyk. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. 2 razy chipsy. Pyk, pyk. $3. Bob, dajesz mi $50. Dajesz mi $50. Gdy płacisz tylko 3. Fajnie. Fajnie masz w tej Polsce. Fajnie macie w tym Miami. Masz i spadaj. 5 gwiazdek. 2 razy woda. Nie ma problemu. Jest pani na diecie? 3,58. Proszę bardzo. Jedno. Kupowane. I drugi raz woda. Już na razie tutaj nie zarabiam za dużo. O, ja mogę sobie stąd jeszcze zabierać. Spoko. Proszę do widzenia. 3 razy hamburger. 3 razy Dubai Chocolate One Water. Dubai Chocolate. 3 razy hamburger. One Water. Proszę bardzo, to będzie 10 milionów. 34. 79. Dubai Chocolate. Water. Teraz pan czeka na 3 razy hamburger. Właśnie ta. Pyk. Tu poskładamy. Mam już 3 level zaczęty. Co mogę powiedzieć? Na razie mam takie dosyć pozytywne wrażenia. Stoimy, sprzedajemy. Zaspokaja to potrzebę sprzedawania rzeczy. I taki rozwój postaci, no nie? Dzięki, Nora. 1 Dubai Chocolat. 2 razy hamburger. Proszę bardzo. To dlaczego masz takie brudne auto? To mnie zastanawia. Pyk. Mięsa jeszcze trochę mamy. Daję ci do baga. Tutaj poskładam pudełeczko. O, już znowu noc się robi. Pyk, pyk. Dziękujemy, do widzenia. Ślepagienia. 1 kubek, 1 chips. Dobra. To się da radę zrobić szybciej. 4, 25. 1 cupcake, 1 chips. Pyk. Pyk. Szybka obsługa. Dzięki na razie. Give me 2 hamburgers. Jesteś trochę niemiły. $5 reszty, pyk. Czy mógłbym cię oszukać? Naturalny. Jestem taki? Nie. Jestem wodzem tutaj. Wodzem w mojej Miami drive-thru. Pyk. Pakujemy hamburger. Bierzemy. Tutaj go ci ładuję. To jeszcze będziemy musieli dokupić mięso, jak zawsze. Znowu mam wrażenie brakujących produktów, ale to nawet nie jest wrażenie, to jest aktualny stan tego wszystkiego. Pyk. Pyk. Proszę bardzo.
3 razy chipsy. No i fajnie, te chipsy zajdą. Jeden cupcake i 2 razy woda. No i kartą pan płaci. 83. Tyk, wzięte. I pyk z tej strony. Jeden cupcake. Pyk. I pyk, woda. Proszę bardzo. Muszę się częstować. 2 razy Dubai czekolad. No stary, nie mam tyle. Mogę ceny sobie podwyższać nawet. Może przywiozą. Jak nie przywiozą, to przypą. Czekamy, aż przywiozą. Nie, nie, to odkładamy byczku. Tu jedną mamy. Mogę zapakować. O, dobra, jedzie do kolejna. Dostawa. Powinniśmy mieć czas na zamówienie jeszcze rzeczy jakieś. Byłoby spoko. Dobra. Dubai czekolad. Udało się zamówić dla pana w ostatniej chwili. Total profit na minus 48. Nie szkodzi. Dobra. Moi drodzy, myślę, że tym symbolicznym akcentem musimy zakończyć ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie. I czy się wam podoba, a my słyszymy się już w następnym. Na razie.